tego rodzaju działalność zyskuje zrozumienie wśród ludzi również i w Unii Europejskiej. Budujemy Unię Europejską po to, aby uczyć się na błędach, a również aby działać w kierunku regeneracji układów przyrodniczych, nie tylko w układzie ochrony Polski, ale również pomóc regenerować to w ramach całej Unii Europejskiej. Oczywiście do tego są potrzebni wykształceni ludzie. Takich wykształconych ludzi no, w lasach państwowych, nie tylko w parkach narodowych mamy, ale resztę trzeba wykształcić. Wykształcić, zahamować proces degradacji wiedzy również, dlatego że wiedza, ktoś tu powiedział o chirurgu, prawda? No przecież nie pozwolilibyśmy sobie, żeby jakaś rada decydowała o tym, czy kogoś leczyć tak, czy inaczej. A układy przyrodnicze są bardziej skomplikowane, wieście mi państwo, niż sam organizm jednego człowieka. Ja mówię, tu mam przy sobie no, osobę niezwykle zasłużoną dla polskich lasów państwowych. Osobę niezwykle zasłużoną w układzie organizacji, ale również i wiedzy. To jest pan dyrektor generalny Konrad Tomaszewski. Jak pan, panie dyrektorze, by mógł również jeszcze powiedzieć parę słów, to byłoby niezwykle miło. Bardzo proszę. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, pleno titulo. Tak jak rozumiem, przyjdzie się leśnikom zmierzyć z nie lada wyzwaniem. Tak jak rozumiem, określona stosunkowo mała część Puszczy Białowieskiej, tej pozaparkowej, tak jak rozumiem, tam gdzie i tak już jest znakomita część orezerwatowana, żeby użyć takiego neologizmu, zostanie pozostawiona, tak jak rozumiem, sama sobie. Zgodnie z generalną zasadą, która no, jest w tej chwili w niektórych kręgach lansowana, że przyroda sobie sama da radę. Pozostała znakomita, rozumiem, część tej Puszczy Białowieskiej zostanie poddana inżynierii gospodarczej polegającej na prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a może odwrotnie, polegająca na prowadzeniu ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej. Może to będzie bardziej adekwatne stwierdzenie. Proszę państwa, ja przez długi czas tego sporu o Puszczę Białowieskie byłem człowiekiem trochę milczącym. Znosiłem z pokorą okoliczność, iż praktycznie cały dorobek stuletni leśnika polskiego był obrażany. Milczałem również wówczas, gdy przyszło mi w pierwszych dniach urzędowania znieść absurdalny przepis zawarty w ustawie o ochronie przyrody dzięki inicjatywie poselskiej, zgodnie z którym to przepisem każda działalność w lesie prowadzona metodami gospodarki leśnej wymagałaby prewencyjnego zwrócenia się do dyrektora ochrony środowiska, regionalnego dyrektora, czy można taką działalność podjąć, gdyż ona może, że tak powiem, być szkodliwa dla niektórych gatunków czy niektórych siedlisk. To było obraźliwe dla leśnika, bo przecież ta różnorodność biologiczna, która zaistniała i trwa w lasach, jest efektem stosowania właśnie narzędzia niechirurgicznego, narzędzia prostego, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Dzięki niej mamy taką różnorodność biologiczną, jaką mamy. Ja podjąłem ostatnio decyzję, że cała Polska zostanie objęta inwentaryzacją bogactwa przyrodniczego, opartą mniej więcej o taki oto schemat. Każdy typ siedliskowy lasu zostanie przypisany do określonego zespołu przyrodniczego. Dla każdego zespołu przyrodniczego zostanie ustalona lista gatunków parasolowych, gatunków wskaźnikowych. Występowanie w określonej liczebności
i jakości tych gatunków będzie oznaczało nie mniej, nie więcej, że mamy w tym oto miejscu różnorodność zbliżoną do różnorodności naturalnej, potencjalną różnorodność, zbliżoną do potencjalnej różnorodności biologicznej. Stworzona zostanie zatem w przeciągu 2016-2017 roku pełna mapa inwentaryzująca bogactwo przyrodnicze leśnej Polski, aby w końcu zerwać z surrealistycznym poglądem, że gospodarka leśna jest w konflikcie z różnorodnością biologiczną. Jaki to paradoks. W prawie ochrony środowiska jest mowa o tym, że kto realizuje ustawę o lasach, ten dba o ochronę środowiska, bo przywołuje się ustawę o lasach jako narzędzie prawne służące ochronie środowiska leśnego. A co znajdujemy w ustawie o ochronie przyrody? Znajdujemy przepis, że gospodarka leśna szkodzi ochronie przyrody. Ja stanowczo z tym się nie zgadzam. Trwale zrównoważona gospodarka leśna ukształtowała tą różnorodność biologiczną, z którą mamy do czynienia obecnie. Niedługo przedstawię panu ministrowi pewne dochodzenie, pewne śledztwo, jakie wykonaliśmy, żeby odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzięła w Polsce certyfikacja gospodarki leśnej metoda FSC. Proszę państwa, na początku były trzy osoby w Meksyku, osoby fizyczne związane z ruchem ekologicznym, które zawiązały spółkę prawa handlowego. Ta spółka prawa handlowego zawiązała spółkę córkę w Niemczech. I ta spółka córka powiedziała, że będzie certyfikować gospodarkę leśną i zawiązała kolejną spółkę, która to spółka prawa prywatnego powiedziała, że ustali katalog dobrych praktyk w gospodarce leśnej, spółka prawa prywatnego. Następnie potworzyły się różne spółki krajowe prawa handlowego, które lub stowarzyszenia, które miały jakby znowelizować ten katalog dobrych praktyk ustalony na gruncie prawa prywatnego, czyli nie liczy się ustawa o lasach, nie liczy się zasady hodowli lasu, nie liczy się planu zarządzania lasu, liczy się katalog dobrych praktyk ustalony przez spółkę prawa prywatnego. I kolejna spółka powiedziała, że będzie wydawać takie świadczenia mówiące o tym, czy dobrze stosuje się te praktyki ustalane na gruncie prawa prywatnego, czy źle. I w ten oto sposób dwie osoby zamieszkujące w Meksyku sprawiły, że w tej chwili bez tego świadectwa, które nie ma się nijak do ustawy o zgodności, tej ustawy, która reguluje problematykę certyfikacji na gruncie prawa polskiego, decyduje o losie kompleksu leśno-przemysłowego. I tak się, proszę państwa, dzieje. W odpowiedzi na to, z drugiej strony, my chcemy wreszcie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście różnorodność biologiczna w Polsce odpowiada różnorodności quasi-potencjalnej? Gdzie są rzeczywiście białe pola, które powinny być objęte prawdziwymi planami zadań ochronnych? I czy te plany zadań ochronnych, które w tej chwili obowiązują, istotnie są konieczne do generowania, skoro być może, w co wierzę, okaże się, że w wielu miejscach, praktycznie w każdym miejscu jest przy użyciu ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej należyta różnorodność biologiczna. Mówiąc o tym, przechodzę już w tej chwili do konkretów. My podobnie, a nawet głębiej, zanalizujemy różnorodność biologiczną w tych dwóch częściach. W tej części zostawionej samej sobie, jako referencja, jako próba znalezienia odpowiedzi, kto ma rację. I w tej części, w której będzie prowadzona inżynieria metodami gospodarki leśnej, ochrona przyrody metodami gospodarki leśnej, ku przywróceniu siedlisk naturowych, ku przywróceniu składu gatunkowego drzewostanów, ten, który powinien tam być. Bo proszę państwa, według mojej najlepszej wiedzy, nie wiem jak byśmy spierali się o to, czy ta Puszcza Białowieska jest dziewicza czy pierwotna, ona podlega olbrzymiej antropopresji zewnętrznej. Przecież to nie jest tajga, to nie jest olbrzymi obszar pozostawiony bez wpływu zewnętrznego, ale i nawet tajga podlega olbrzymim wpływom zewnętrznym w tej chwili. Nie rozprzestrzeni się parasolu ochronnego nad Puszczą Białowieską, gdzie siły natury byłyby w stanie wszystko
załatwić w ramach właśnie własnych sił natury. Nie da się, proszę Państwa, w tej chwili, nie da się nawet w Amazonii bez ręki człowieka, bez czynnej ochrony przyrody kształtować i utrzymywać należytą różnorodność biologiczną. Ja mam już swoje lata, swoje przeszedłem i generalnie rzecz biorąc podejmujemy to ryzyko. Panie Ministrze, my inżynierią prowadzoną metodami gospodarki leśnej udowodnimy, że my mamy rację, ale jeżeli nie mamy racji, podamy się osądowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ojca doktora Zdzisława Krawkę, rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szanowny Panie Ministrze, drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że najpierw to mi trochę wstyd, że ja dzisiaj po raz pierwszy mogłem zwiedzić właśnie Puszczę, o której tyle się mówi, o tyle emocji w naszej ojczyźnie wzbudza ta puszcza. Jestem ogromnie wdzięczny właśnie Panu Ministrowi, że zainspirował i zaprosił do współpracy przy organizacji właśnie tej konferencji naukowej Puszcza Białowieska, mity, fakty, przyszłość. A Panom Nadleśniczym dziękuję, że dzisiaj byli dla mnie jak lekarze, którzy stoją bezradni wobec chorego organizmu. Nie mogą nic robić. I myślę, ta analogia do tego chirurga bardzo ona jest trafna do tej rzeczywistości, która wzbudza tyle emocji.